Przed drzwiami siostry Beaty. Umówiłyśmy się na spotkanie. Światło mi tu co chwilę gaśnie, bo tu jest taki czujnik. O, właśnie. Więc raz jest tak, a raz jest tak. Idę do siostry Beaty. Zobaczymy, czy jest gotowa na spotkanie z nami. Tutaj ma drzwi. O, tu. O, taka niby, że prosi. No to wchodzimy. Zapraszam. Proszę siostry, siostra jest gotowa na spotkanie ze mną? To, że my tak siedzimy, to nie znaczy, że właśnie tak zawsze przyjmujemy gości. Nie, nawet nigdy, nie. Chyba, że z dziećmi. Nie wiedziałyśmy, jak to ustawić, żeby pokazać ten bałagan, ale może później zrobimy zdjęcie temu bałaganu. Tak. To jest taki twórczy bałagan. Tak, a no, myślałam, że siostra Beata przyjmie mi właśnie kawa, herbata, ciastko czy coś w tym rodzaju, a tu po prostu jest poskładane pełno książek. I to takie książki powiedziałabym o jednej tematyce. Nie ma siostra innych książek? Nie, no mam inne, ale dzisiaj robię porządki w książkach, które bardzo lubię i z których bardzo często korzystam. I chciałam je trochę poukładać i tematycznie, i kolorami, bo ja tak lubię. Wszystkie te książki dotyczą albo świętej Urszuli Leduchowskiej, albo są napisane przez nasze siostry. I jest to też trochę odpowiedź na pytania, które siostra dostaje w tych listach, ja je dostaję w waszych listach. Pytacie o książki, które możemy polecić, opowiadające na przykład o świętej Urszuli. Co możemy polecić? Siostro, to tak trochę pójdziemy daleko, ale taka najbardziej właściwie dokładna to jest Życie i działalność świętej Urszuli. I to jest lektura, którą my czytamy po wstąpieniu do zgromadzenia. Tak, dostajemy to jako pierwszą lekturę, ale myślę, że tak z takich książek, które na przykład bardzo dobrze się czyta i są bardzo fajne i pokazują też temperament naszej założycielki, no to jest Byłam tylko pionkiem na szachownicy i to jest na pewno dostępna książka. Do kupienia czy w internecie można przeczytać? W internecie chyba fragmenty na naszej stronie, ale Życie i działalność to chyba już nie, a właśnie to można sobie zamówić. Teraz zamówić. Tak. Tak. Dla dzieci może, tak? Dobrze. To tak. Ale to jest dla dzieci o świętej Urszuli? To jest świętej Urszuli. Ona napisała... Nie o, tylko że ona Święta napisała. Święta Urszula napisała dla dzieci. Z Urwisa bohater, Zorza, to tak troszkę można powiedzieć chłopiec, dziewczynka, i Wspomnienia dzikusa. No, to ja to lubię. To jest moja ulubiona i niestety jest niedostępna, ale Wspomnienia można posłuchać na pewno. Są gdzieś podlinkowane pod naszą stronę. I nie wiem, czy nie można przeczytać na naszej stronie. To się teraz sprawdzi. Tak. Ale to są trzy. Napisała więcej książek dla dzieci, ale te trzy zostały wydane. Czyli wiadomo, Święta Urszula nie tylko maluje, nie tylko gra na organach, ale jeszcze pisze książki dla dzieci. Proszę siostra, a jakaś książka, którą napisała Urszulanka o Świętej Urszuli? No to chyba ta będzie najbardziej znana. To jest Polka i Europejka siostry Małgorzaty Krupeckiej, naszej siostry, która jest historykiem. A jak jesteśmy już tutaj w takim kluczu naszych sióstr, to którą napisała Urszulanka, zainspirowana świętą Urszulą. Niewiasta niezwykłej prostoty, to są wiersze o naszej matuchnie, bardzo ładne, siostra Urszula Michalak, która jest Urszulanka filozofem i poetką. Tak, a pokazała siostra książki świętej Urszuli dla dzieci. A czy coś takiego, co napisała święta Urszula dla sióstr? No to mamy przede wszystkim, to są już takie nasze pisma zakonne, medytacje, dwa tomy i tutaj testament i dyrektorium, ale to jest dla nas, tak? Natomiast gdyby ktoś chciał skorzystać z medytacji biblijnych, to tu jest taki wyciąg tego, co najważniejsze, to co też można użyć sobie do takiego codziennego rozważania Słowa Bożego. Ale ostatnio moja znajoma powiedziała, że czytała testament, a ta znajoma jest mamą, jest żoną i w testamencie, który był skierowany do sióstr, odnalazła coś dla siebie. I mamy też testament, jest w pismach zakonnych, ale też jako taki oddzielny. Ale to nie jest taki testament, że święta Urszula umierała i napisała testament, tak jak to się zwykle pisze, zostawiam temu to, a temu to.
Nie, ona to pisała wcześniej. Tak, i tutaj bardzo ładnie we wstępie matka pisze: dla was, dzieci moje, te słowa matki starej, którą choć trochę kochacie, będą miały znaczenie, wiem o tym. Może i nie jednej dopomogą do dobrego, a choćby w jednej duszy rozpaliły iskierkę Bożej miłości, to i to dla mnie będzie szczęściem. Czyli to są takie słowa, które dają nam dużo nadziei, prawda? To są prośby, właściwie 17 próśb naszej matki do nas, ale rzeczywiście, ponieważ matka była naprawdę ponadczasowa, to też dla wszystkich, którzy by chcieli sięgnąć. I testament jest na stronie naszej do przeczytania. Matka też pisała rozważania do litanii, do serca Jezusowego, znaczy do Matki Bożej, do serca Jezusowego. To są takie małe wydawnictwa. Droga Krzyżowa, nowenna do serca Jezusowego. Też są fragmenty przemówień o naszej ojczyźnie, kiedy właśnie brała udział w tych wszystkich konferencjach. No bardzo, bardzo dużo. Jedna z takich też moich ulubionych, z których często korzystam, to są myśli, zachęty i wspomnienia. Tu można sobie otworzyć i znaleźć jakąś piękną myśl, na przykład inspiracje. Na dany dzień. Inspiracje, jak żyć. To naprawdę bardzo, bardzo dużo. A siostro, a jestem mamą, mam swoje dzieci, chciałabym, żeby to były, żeby te dzieci jak najlepiej wychować, żeby były święte. Czy jest jakaś książka, która opowiada o wszystkich leduchowskich? Bo jak to się udało, że te dzieci były takie wyjątkowe? Jest Matka Świętych, to jest też ostatnie wydawnictwo. To jest o mamie świętej Urszuli. Ale Józefinie. Też, tak, Józefinie Salis Cicers, ale też podpowiedź dla wszystkich rodziców, to jest Pedagogia świętej Urszuli Leduchowskiej, napisana przez panią Katarzynę Olbrycht. Bardzo dobrze opracowana, ja bardzo lubię i korzystam z niej też, bo sama jestem nauczycielką i wychowawczynią. I tutaj są świetne sposoby na to, jak wychować dziecko, a ostateczny cel wychowania to jest świętość. Jeszcze tu się przyglądam innym książkom, bo tu jeszcze ich jest całe mnóstwo, o których nie opowiedziałyśmy. To jakby siostra jeszcze jakąś taką jedną, dla siostry najbardziej inspirującą. Tak, no dobra. Ale już powiem, dlaczego dwie. To jest właściwie jedna i ta sama książka. To jest Miłość Krzyża się nie lęka i Stać się piórem w jego ręku. Dlatego, że to jest pierwsze wydanie. To są listy jeszcze Julii właściwie Leduchowskiej z jej młodości. Listy też wspomnienia. I tutaj są w trochę innym wydaniu. I to była dla mnie chyba pierwsza książka, którą przeczytałam jako taka młoda dziewczyna, bo ja jako najmłodsze dziecko to przeczytałam Spotkania, której akurat tutaj nie mam i wtedy już się zapoznałam ze świętą Urszulą, a później przed wstąpieniem dostałam właśnie tę Miłość Krzyża się nie lęka i bardzo ją lubię do tej pory, mimo że już jest pomazana, w sensie popodkreślana, jakoś tam dość zniszczona, to bardzo często do niej wracam. Czyli książek o świętej Urszuli, inspirowanej świętą Urszulą, mamy bardzo dużo. I świętej Urszuli samej też, bo mamy mnóstwo listów, które do nas napisała, one zostały tam nawet wydane. Widzę fragmenty poezji, siostra ma. Tak, fragmenty poezji, to są też naszej matki. Też dla dzieci Wyprawa po uśmiech, nie wzięłam jeszcze świętej uśmiechniętej, bo chyba mam właśnie w szkole. Też to jest już taka rymowanka. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. Sama jestem zdziwiona właśnie jak zaczęłam układać, że tak dużo mam, ale bardzo lubię korzystać ze świętej Urszuli. I wiemy to, że napisała ponad 11 tysięcy listów, tak? Więc nie zostały wszystkie wydane, bo nie zdołałyśmy tego. Ale można czerpać z jej inspiracji. Czy siostra wypożycza te książki? No jeśli ktoś się do mnie zgłosi, to możemy jakoś tam się dogadać. A jak to będzie ktoś z Anglii? To będzie problem, ale myślę, że część będzie mógł sobie znaleźć też w wersji elektronicznej już, bo coraz więcej jest, tak? Czy jakieś fragmenty? Proszę siostry, to no nie wiem, teraz to sprzątać, czy może sobie pooglądamy jeszcze coś, poczytamy? Dobrze, możemy sobie poczytać. Ale porządki później. Oj, dobrze, ale co, później znowu siostra powie, że ja nie wiem, tu na przykład tam. Jest ta. Tutaj jest taka... zdjęcia, ja ją bardzo lubię. Są... Ale to jeszcze czarno-białe, nas tu nie ma. No mnie to nie ma, bo ona jest wydana chyba nie, jeszcze... bardzo, to jest taka, taki starsz. Co tu jeszcze, siostra ma? Siostro, no ta jest też fajna, bo też jest duża obraz.
obrazków. Aha, teraz idziemy w kierunku obrazków. Tak. Proszę. O, proszę, niech siostra zobaczy, co dom mi się otworzyło. Na Wiślanej, no, dokładnie, 34 rok. Tak. Ta jest ostatnia. Ta jest w miarę nowa. Ja, no, tak. Sanktuarium to jest, tak? Ja tylko chciałam powiedzieć, że ile było obrazki. Książek, ile książek z obrazkami było wydanych o urszlankach, to czy folderków? To nie ma nas. Nie, nie ma? Nie. Czy to nas nie ma? To jest taka podpowiedź trochę dla tych, którzy będą wydawali ich czy folderki. Ale my same potrafimy swoje zdjęcia umieszczać. Dobra, no to siostro czytamy. Co siostra poleca? Siostro, dzisiaj co by się...